kto zmartwychwstanie? Wszyscy ludzie? Bez wyjątku? Ci źli też? Tak, ci źli też. Ciało każdego pójdzie tam, gdzie zaraz po śmierci poszła już dusza człowieka. Jeżeli ktoś Boga dobrowolnie, świadomie nie odrzucił, czyli jest z Nim w wieczności, mówimy w niebie, to tam po zmartwychwstaniu dołączy też Jego ciało. A jeśli ktoś do ostatniej chwili swojego życia na ziemi mówił Bogu nie, to jego dusza znalazła się bez Boga, czyli w piekle. I tam po zmartwychwstaniu dołączy niestety także jego ciało. Ten filmik jest po to, żeby ci, którzy są przy Bogu, przy Nim trwali, a ci, którzy teraz przy Nim nie są, żeby wiedzieli, że zawsze mogą do Niego wrócić. Bycie z Bogiem to najlepsza kuracja odmładzająca i dla duszy, i dla ciała, dlatego że jej efekty nie przemijają z wiekiem. Przeciwnie, z wiekiem zbliżamy się do zmartwychwstania, po którym i ciało, i dusza będą w końcu na wieki extra fit, byle Boga nie odrzucić. No ale może ta obietnica zmartwychwstania to taka obiecanka-cacanka, głupiemu radość. Zobaczymy już niebawem.